Nie wiem, czy macie coś takiego, że czytacie coś kilka razy i ciągle nie możecie zrozumieć, o co chodzi, i czytacie to następnych kilka razy i próbujecie to zrozumieć, albo po prostu słuchacie czegoś i widzicie, że ten ktoś przekazuje wam coś i wy próbujecie to zrozumieć, i jakoś nie możecie załapać, o co właściwie w tym wszystkim chodzi, i tak po części wydaje się, że rozumiemy, ale. Po części tak naprawdę do końca nie można. Gdzieś brakuje tego jednego linku, który tego jednego łączenia, tego je, tej, jednej, tej jednej części, która stwarza ten cały łańcuch i właściwie uruchamia jakby tak wszystkie lampki na końce się tak, pum nagle zaświeciły. I tak e, często właśnie bywa, gdy coś próbujemy zrozumieć, coś, co po prostu jest troszkę więcej niż, niż nasze, przeciętne codzienne rozumowanie. I tak właśnie <laughs> cały czas, jak analizuję, sam dla siebie oczywiście, analizuje SWIFT, na jakiej zasadzie działa, bo do, przyznam się szczerze, że do tej pory nie interesował mnie specjalnie SWIFT. Robiliśmy przelewy oczywiście, międzybankowe, płaciliśmy naszym. Dostawcom przez, przez internet bankowo i używaliśmy numerów SWIFT mnóstwo razy. Płaciliśmy i płaci, płacimy spore, spore opłaty za te przelewy, ale nigdy się tak dokładnie nie zastanawiałem dokładnie, co to jest, jak to działa i, i, i w ogóle ile tak naprawdę, ile świata obsługuje ten system. I jakimi pieniędzmi obraca i ile naprawdę może zarabiać? I tak również w momencie, kiedy zacząłem analizować Ripple, firmę jako firmę Ripple i XRP token, który jest używany przez Ripple, który ma być używany, jest testowany, powiedzmy, w tej chwili. I tak wszystko łączę w, do, łączę w te takie łączę do tego łańcucha te wszystkie wiadomości, co mam, i, i, i nagle wydaje mi się, że zaczyna mi się zaświecać część łańcucha zrozumienia i tak też dzisiaj przeczytałem takiego tweeta z rana, e, który przytłumaczę tutaj, aby było, żebyśmy wszyscy rozumieli, o, czy, o czym ten tweet mówi. Jeżeli chcielibyśmy poruszać, ja będę mówił w polskich numerach, nie angielskich, żebyśmy wszyscy rozumieli, aby, żebyśmy chcieli, abyśmy, jeżeli będziemy chcieli poruszać 5 bilionów dolarów dziennie, to co robi SWIFT, to wtedy potrzebujemy tokena który miałby większą wartość, albo będziemy musieli używać wszystkich tokenów naraz do każdej transakcji. Jak wiemy, XRP ma 100 miliardów tokenów. I tutaj często mówimy, że wow, to, to jest sporo, sporo tokenów. Olbrzymia ilość i jak XRP może w ogóle dojść do 10 dolarów, do 3 dolarów, do 5, do, 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 do 20, 50 czy nawet 100 dolarów, to jest niemożliwe. Ale teraz, ja do tej pory rozumiałem to w ten sposób. Rozumiałem to, że jak słuchałem, czy to słuchałem ludzi z Ripple, czy to słuchałem ludzi, którzy. Jakby próbują rozkminić, jak może działać Ripple z tokenem XRP? Rozumiałem, że. Okej, okay, jeżeli David Schwartz mówi o tym, że token powinien kosztować w granicach 120 dolarów, to sobie myślałem, może chodzi mu o to, że przy 120 dolarach wahania ceny tokena nie będą aż tak wielkie i procentowo to nie będzie miało wielkiego znaczenia na przesyłaną kwotę, prawda? Więc sobie myślę, może to o to chodzi, bo wiadomo, przy na przykład 40 centach wystarczy, że się 4 centy y, wachnie token i mamy tutaj y, 10% prawda wachnięcie. a przy na przykład 100 dolarach, jeżeli się wachnie o 4 centy token, no to już nie mamy żadnego prawie wachnięcia, prawda? Więc o, my cały czas myślałem, że o to chodzi. Drugą rzeczą, którą myślałem, że jeżeli chodzi o właśnie o Cenę tokena, dlatego Schwartz czy CEO of Ripple mówią o cenie Ripple, że musi być większa, aby mogła właściwie być używana. To jest właśnie to, że nie będziemy potrzebowali aż tyle Ripley do przesyłania. Czyli tak jak ostatnio widzieliśmy tą transakcję, gdzie aby przesłać pół miliard, 500 milionów chyba było, czy to był mi, tak, 500 milionów dolarów, aby przesłać 500 milionów dolarów, ktoś potrzebował kupić właściwie miliard rypli, i wtedy zrobił tą transakcję. Tą transakcję widzieliśmy tutaj na w poprzednim filmach, pokazywałem tą transakcję na blockchainie rypla. I właśnie i właśnie sobie myślałem, że, no, wiadomo, lepiej by było, jakby nie trzeba było aż tyle kupować rybli, zamiast miliard rybli kupić, żeby wysłać te, te 500 milionów, można by było mniej. Więc sobie to były moje dwa powody, które próbowałem sobie zrozumieć, że, o, okej, okay, dlatego potrzebujemy ceny, aby była, aby była po prostu, e, może wyższa. Ale nie zdawałem sobie z Innego powodu, z innego powodu znaczenia, który jest dużo, dużo większy i to jest właśnie ten powód, który właśnie widzieliśmy tutaj na tym, na tym twicie, który Wam wyświetliłem. A więc SWIFT, więc to o czym mówiliśmy i to co znamy z banków, prawda? SWIFT przesyła dziennie 5 bilionów dolarów. Więc zrozummy to w ten sposób. Jeżeli dzienny obrót SWIFT-u jest na, w granicach 5 bilionów dolarów, a my mamy w wszystkich, wszystkich rypo mamy 100 miliardów, to teraz, jeżeli 40 i to nie mamy 100 miliardów, przepraszam, my mamy w tej chwili w obrocie coin market cap. Nawet nie mamy 100 miliardów, to jest najśmieszniejsze. Coin market cap. Rybń mamy gdzieś w około 40 miliardów w tej chwili w obrocie. Ale oczywiście mówimy tutaj o przyszłości, nie mówimy tutaj o tym, co się będzie działo w tej sekundzie, bo musimy sobie zdawać sprawę, że do tego dojdzie. I więc w tej chwili mamy w obrocie 40 miliardów. OK, mamy 40 miliardów. E, wszystkich będzie 100 miliardów. Więc prosta sprawa. Powiedzmy, że 40 miliardów Ripple jest w rękach inwestorów. To są ludzie tacy jak ja, ty. Może jakieś instytucje będą e, trzymały ten e, coin jako inwestycję. Teraz, aby obrócić 5 trylionów dziennie, i tutaj matematyka się kłania, więc jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się numerami, to proszę mnie poprawić. Żeby obrócić 5, 5 bilionów dolarów dziennie przy pomocy 60 miliardów rypo, to potrzebujemy, aby rypo był co najmniej w granicach 80 dolarów. Tak mi się wydaje z tego, co sobie tam liczyłem. Więc 80 dolarów za Ripple to jest to przy całości w obrocie, to jest to, żeby zaspokoić dzienne potrzeby całości biznesu, jakie ma SWIFT. Teraz wyobraźmy sobie, że w tej chwili mamy tylko 40 w obrocie. Oczywiście firma Ripple może... Ma następne 60 i może to udostępnić. W, tam oczywiście nie od razu, bo to jest wszystko obwarowane pewnymi e, warunkami. Ale widzicie, skąd się nagle bierze w głowie szworca 100 dolarów? Dlatego, że 5 trylionów to jest tylko na potrzeby tego dziennego obrotu. I oczywiście wszystkie musiałyby być w obrocie, więc musi być nadwyżka. Stąd cena nie może być 80. Musiałaby być jeszcze większa. Teraz wyobraźmy sobie, że nagle nie tylko my, detaliczni inwestorzy, ale również inne instytucje zaczynają interesować się i wstrzymują rypo XRP, znaczy się, u siebie w portfelach jako inwestycje i mniej tego XRP jest w obrocie, więc cena znowu musiałaby być większa i będzie większa, jeżeli te instytucje zaczną. O, o Obracać XRP. I ja wiem, wszyscy mówimy, to, to nie wiadomo, to nie wiadomo. Oczywiście, że to nie wiadomo, ale jeżeli firma Ripple zrobi odpowiednie kroki i będzie popychała swój produkt XCurrent do użycia i zastąpienia e, w Swift przez XCurrent, przez Xrapid czyli XRP, to wtedy ten Ripple ta waluta XRP musi 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 iść w górę. I to nawet nie biorąc pod uwagę tego, że firma e, Ripple ma jeszcze inne projekty, na przykład Xpring, gdzie e, wszystkie projekty, które są w wszystkie projekty, które biorą pod uwagę używanie Ripple, czyli XRP waluty są sponsorowane przez firmę Ripple, czyli tutaj będą następne projekty powstają już i będą powstawać, które jako swoją walutę i jako swój środek przekazu będą używać XRP. Poza tym wszystkie kontrakty terminowe i inne rzeczy, które mogą również używać XRP na Kodius, oczywiście również zbudowanym przez Ripple. Więc XRP, nagle, nagle mi się zaświeca taka jedna, właśnie, wielka lampka, że skąd ludzie biorą cenę XRP 100 dolarów. I właściwie to, to, to mi się wydaje, że to jest to, że 5, ten tweet, jakby to zaświecił tą lampkę, że jeżeli chcemy, aby 5 trylionów dolarów, 5, e, e, tak, po polsku bilionów, 5 e, bilionów dolarów, było zastąpione w obrocie przez XRP. To, co robi Swift dziennie, to jest dziennie, to na 100% musimy, yy, musimy mieć wartość tokena dużo wyższą niż, yy, niż o tym, co w tej chwili mówimy. Czyli musimy mieć co najmniej, według matematyki, 80 dolarów za tokena, a bezpiecznie musiałaby być co najmniej powyżej 100. I stąd. Wszyscy ci ludzie, co mówią o wartości tokena powyżej 100 dolarów za Ripple, stąd biorą tą całą matematykę. I teraz na podsumowanie dla wszystkich tych, którzy y, są ludzie, którzy y, lubią Ripple, są ludzie, którzy nie cierpią Ripple, nie ma znaczenia dla mnie. Y, na podsumowanie, nikogo nie namawiam na inwestycje w Ripple i w XRP. Absolutnie cię nie namawiam na to. To jest coś, co dzielę się z ludźmi, którzy myślą podobnie tak jak ja i którzy zastanawiają się nad tymi samymi, tymi samymi problemami, co ja, jeżeli chodzi i, i tymi samymi zagadnieniami, że tak powiem, co ja, jeżeli chodzi o XRP i Rypo. I z nimi się dzielę tym, o czym właśnie tutaj mówię. Nie namawiam cię, abyś inwestował w XRP. Nie musisz. To jest twoje pieniądze, rób z nimi, co chcesz. Bo jest sporo ludzi, którzy e, powiesz mu skocz z huśtawki na głowę, i on skak, skacze, złamie sobie karka. Potem mówi, To twoja wina, bo ty mi mówiłeś: Skocz z huśtawki na głowę. No bez przesady. To już takie podsumowanie, że tak powiem, infantylne na sam koniec. W każdym bądź razie, e, taką oto miałem przemyślenie dzisiaj z rana i tym chciałem się podzielić. Stąd wypada, że e, XRP. Stąd biorą w ogóle ludzie cenę XRP powyżej 100 dolarów i tak mi je oświeciło na ten dzisiejszy niedzielny ranek i to właśnie chciałem z wami dzisiaj tutaj podsumować. Więc jeżeli macie jakiekolwiek swoje własne obliczenia na ten temat, chętnie zobaczę je w opisach na dole. Dzięki wielkie, dzięki za wszystkie, dzięki za wszystkie łapki w górę, za lajki i. To motywuje mnie do myślenia i dzielenia się z tym. Nie muszę w takim razie sam tego sobie rozkminiać i rozmyślać. Są również różne podpowiedzi, są komentarze, z czego się cieszę bardzo. Dzięki wielkie za wszystko i trzymamy się i patrzymy w przyszłość, bo, bo to nie jest jutro. Jutro jest przyszłość też, ale za rok również będziemy tutaj i to jest też również ważne. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.